Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem Sn równa się 3n kwadrat plus 6n. Drugi wyraz tego ciągu jest równy. Zobaczmy. Suma ciągu, czyli na przykład S1. S1 to jest suma jednego początkowego elementu ciągu, czyli to jest A1 po prostu. S2 na przykład. S2 to jest A1 plus A2. S3. S3 to będzie A1 plus A2 plus A3. No i zobaczmy, oni chcą od nas, żebyśmy policzyli A2. Co, żebyśmy policzyli A2? Jak znaleźć A2? Na razie ja znajdę sobie A1. Ile wynosi A1? A1 to jest inaczej S1, czyli liczymy sobie S1. Czyli w miejsce N wstawiamy 1, czyli mamy 3 razy 1 do kwadratu dodać 6 razy 1. Czyli 3 razy 1 to jest 3, dodać 6, czyli mamy 9. Nasze S1, czyli A1, to się równa 9, czyli A1 to się równa 9. S2. Zobaczmy, jak znajdziemy S2, A1 już mam, no to i A2 znajdę, prawda? Jak będę miał S2, będę miał A1, to A2 sobie policzę. Czyli liczymy sobie S2. S2 to się równa 3 razy n do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, plus 6 razy 2. 3 razy 2 do kwadratu. 2 do kwadratu to jest 4 razy 3, to jest 12 plus 12, czyli mamy 24. Nasze S2 to jest 24. Zatem podstawmy w to miejsce 24. W miejsce A1 wstawiamy sobie 9, bo policzyliśmy, że to jest 9. No i teraz obliczymy A2. Czyli piszemy 24 to się równa 9 plus A2. 9 przerzucam na lewą stronę, czyli mamy 24 odjąć 9, to jest nasze A2. 24 odjąć 9 to jest 15 i to się równa naszemu A2, czyli odpowiedź B.